6. To tylko 1/6, proszę Państwa, nie przejmujcie się. Jest u nas kolumna w Warszawie, pisał Juliusz Słowacki. Rzeczywiście zapewne rozpoznajecie ten jakże charakterystyczny akcent naszej stolicy, czyli cokół kolumny Zygmunta na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie dziś będę miał dla Państwa przyjemność poprowadzić transmisję na żywo z jakże pięknego, uroczystego i bardzo pozytywnego wydarzenia. Piotr Korczarowski, witam Państwa serdecznie, witam wszystkich widzów emisji oraz z tych, którzy trafili do nas dzisiaj przypadkowo. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej. Dzisiaj bowiem, proszę Państwa, 7 października. Wielu ludziom ta data mówi zupełnie niewiele. Nie jest odnotowana w kalendarzu jako jakieś szczególne święto, a jednak, proszę Państwa, każdy Polak powinien tę datę znać, bowiem to 7 października, a nie 11 listopada, Polska odzyskała niepodległość. Tak, proszę Państwa, 11 listopada jest pewnym mitem, który powielamy po okresie komunizmu i II wojny światowej. 11 listopada był świętowany wcześniej w II RP zaledwie kilka razy, o ile mnie pamięć nie myli, to chyba z 2 razy był obchodzony. Natomiast 7 października to jest ten dzień, kiedy w roku 1918 Polska ogłosiła niepodległość, bowiem sprawująca wówczas władzę w Królestwie Polskim, o czym zaraz jeszcze powiem, Rada Regencyjna ogłosiła deklarację niepodległości Królestwa Polskiego. No i właśnie dzisiaj będzie dużo Marcin, o tym... to jest twoje miejsce. O tym Królestwie Polskim, ale wcześniej o tym, kogo Państwo widzicie tutaj w naszym kadrze. Dziś środowiska monarchistyczne, suwerenistyczne, ale także możemy się spodziewać kilku polityków. Ja w ciemno zgaduję, że jeśli zdrowie dopisze, to pojawi się tu dziś Janusz Korwin-Mikke, który jest monarchistą. Być może będzie też Grzegorz Braun i Mirosław Piotrowski. To się dopiero okaże, ale tutaj młodzi ludzie, których teraz Państwo widzicie, to są zwolennicy przywrócenia w Polsce monarchii, a dziś po prostu upamiętniają ten zacny dzień, jakim był 7 października roku 1918. Sprawdźmy jeszcze to, to szybciutko. Hej, hej, hej. Ostatnie przygotowania, jak Państwo słyszycie, nagłośnienie całkiem dobre będzie, więc myślę, że tu warszawiacy usłyszą. Co prawda w tle za moimi plecami odbywa się jakieś zgromadzenie takie o, powiedzmy, charakterze około kodziarsko-obywatelsko-RP i tam też z głośników są nadawane różne treści, które mogą kolidować z dzisiejszą uroczystością tu na Placu Zamkowym, ale mam nadzieję, że do żadnych incydentów nie dojdzie. Widziałem, że w tle gdzieś się przewijała słynna babcia Kasia z tęczowym plecakiem, ale nie sądzę, żeby ona z kolei zidentyfikowała dzisiejszych tutaj uczestników manifestacji jako swych prywatnych wrogów, chociaż gdyby ją zapewne zapytać, co myśli o monarchii, to jak każdy człowiek o jakiejś komunistycznej prewenencji by powiedziała, że zniszczyć, zdeptać, zrównać z ziemią. A tymczasem, jak Państwu powiedziałem, 7 października Polska proklamowała niepodległość. W tym 1918 roku było to na bazie 14 punktów prezydenta Wilsona, które państwa centralne, wówczas już upadające, zgodziły się, aby przyjąć za punkt do rozmów pokojowych. A z kolei Rada Regencyjna, która wówczas na terenie Polski sprawowała taką lekko marionetkową, ale jednak władzę, uznała, że jest to najlepszy moment, żeby właśnie zaznaczyć, iż jest takie państwo jak Polska i można jak najbardziej ogłosić, że żądamy, Polacy, niepodległości, powrotu na mapy. Nie musi być aż tak głośno, bo to wszyscy razem będziemy śpiewać, a będzie prowadzenie. No, zobaczymy, czy tu się zaraz przemówienie zacznie. Chętnie bym Państwu więcej opowiedział na ten temat, ale czekam na moment otwarcia tego jakże zacnego zgromadzenia. Ja tu całym sercem jestem po stronie uczestników dzisiejszego
marszu, bo będziemy też towarzyszyć im w późniejszym marszu, zaraz po przemówieniach tu na Placu Zamkowym. A jestem całym sercem, dlatego że ta data jest ważną datą historyczną dla nas Polaków, kompletnie zapomnianą. Więc tu nawet nie chodzi o to, jaki mamy stosunek do demokracji, czy chcemy przywrócenia monarchii. Przede wszystkim 7 października powinniśmy pamiętać, że to jest dzień, kiedy Polska wróciła na mapy za sprawą Deklaracji Niepodległości i w mojej ocenie w ogóle poważne państwa świętują Dzień Niepodległości od momentu wydania właśnie Deklaracji Niepodległości. Tak jest w Stanach Zjednoczonych, tak jest w Izraelu, tak jest we Francji. To znaczy we Francji to akurat zburzenie Bastylii, ale to było narodzenie Republiki, więc jest to zasadne. Jest to jak najbardziej zasadne i tu dzisiaj powinniśmy pamiętać o tym 7 października jako właśnie tej dacie, która faktycznie coś zaznaczyła w historii, a nie 11 listopada, kiedy to marszałek Józef Piłsudski objął tam władzę nad wojskiem na okoliczność nadchodzących wojen. I tu jeszcze jeden najważniejszy chyba fakt, który odnotowałem w tytule, mam nadzieję, że Państwo zwrócili na to uwagę. Polska w roku 1918 powróciła jako królestwo i dopiero tak zwana mała konstytucja z roku 1919 zaznaczyła, że Polska będzie republiką, będzie demokracją parlamentarną, a nie monarchią, ale wspomniana Rada Regencyjna została powołana na okres tymczasowy, aby wyłonić przyszłego władcę Polski. I w XX wieku nie było to jeszcze niczym nadzwyczajnym, dlatego że wiele państw na Bałkanach miało wtedy swoich monarchów. Niektóre państwa dopiero powstawały, tak jak Jugosławia, która zrodziła się wcześniej z sojuszu państwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców i tam też wybrano wspólnie króla, więc powrót monarchii w Polsce był jak najbardziej możliwy. Tutaj dostrzegam w tłumie pana, który się nazywa Adrian Zimny. On jest z Towarzystwa Suwerenistycznego. Może teraz skorzystam z okazji, póki się jeszcze nie zaczęły przemówienia. Troszkę opowiedziałem naszym widzom, co tu dzisiaj robimy, ale najlepiej niech to zrobi ktoś z uczestników. Dlaczego dzisiaj tutaj na Placu Zamkowym? Dlaczego 7 października? Dlatego, że jest to w tym roku 105. rocznica deklarowania niepodległości Polski przez Radę Regencyjną i chcemy przypomnieć, że Polska po I wojnie światowej odrodziła się jako monarchia i dopiero potem została republiką. No właśnie, a to jakie były to okoliczności? Bo ja powiedziałem, że ta pierwsza mała konstytucja zaznaczyła, odnotowała ten fakt, że Polska monarchią już nie będzie, ale w jaki sposób Rada Regencyjna ustąpiła z tej swojej naczelnej roli, czyli poszukiwania monarchy? Rada Regencyjna miała dość słabą pozycję w społeczeństwie i poszukiwany był ktoś, kto właśnie ma tę pozycję znacznie mocniejszą. No i to były właśnie przyczyny, dla których 11 listopada Rada Regencyjna przekazała najpierw władzę wojskową, a 3 dni później 14 listopada także polityczną Józefowi Piłsudskiemu. Zresztą Piłsudski przez kilka dni pełnił tę władzę bez żadnego szczególnego tytułu, no a potem przyjął tytuł naczelnika państwa, czy na początku tymczasowego naczelnika państwa. Ten tytuł zresztą był taki kompromisowy, nie był to prezydent, nie był to też regent, bo właśnie nie było wiadomo, czy Polska ostatecznie będzie monarchią, czy będzie republiką, no ale klęska państw centralnych i triumf demokratycznej ententy sprawiły, że nadszedł sezon na republiki i tak to się stało, że ostatecznie monarchią nie zostaliśmy. A jak pan sądzi, dlaczego w Polsce przyjęło się, że to 11 listopada jest właśnie ważniejszą datą niż 7 października, kiedy przecież opublikowano no coś na kształt Deklaracji Niepodległości? No, to prawda, ale to wynika z tego, że historię piszą zwycięzcy i kiedy w 26 roku Piłsudski objął władzę, no to jego zwolennikom tak zaczęło zależeć na eksponowaniu właśnie tej daty 11 listopada, jego powrotu tak z Magdeburga i objęcia właśnie kierowniczego stanowiska w państwie. No a potem z kolei trochę wbrew temu, co powiedziałem, kiedy tak za komuny to właśnie Piłsudski stał się takim symbolem niepodległości Polski, no i w związku z tym ta data 11 listopada też rosła i jej popularność właśnie wzrastała cały czas. No co chcesz? A jakie były według pana szanse, żeby 7 października Polska, ogłaszając niepodległość, rzeczywiście stała się królestwem, bo ona była na papierze, ale tak jak pan powiedział, chyba w percepcji ludności tutaj mieszkającej na terenie przyszłej Polski, nie bardzo zrozumianym. No
to by wymagało tego, żeby no, państwa centralne już wtedy wojny wygrać nie mogły, ale przynajmniej te monarchie, które były w naszym pobliżu, czyli właśnie Druga Rzesza czy Austro-Węgry, nie mogłyby się rozpaść. Gdyby ta forma ustrojowa pozostała trochę bardziej popularna, to wtedy może udałoby się w Polsce monarchię utrzymać. No, ewentualnie potem były jeszcze takie pomysły po 26 roku, niektóre projekty konstytucji, czy inaczej, nie same projekty konstytucji, ale debatowano w otoczeniu zwłaszcza Walerego Sławka temat restauracji monarchii, no ale z racji tego, że Piłsudski był osobiście przeciwny, to nic z tego nie wyszło. A jak to wygląda dzisiaj? 100 lat, czy 100 lat z okładem już od tej daty? I czy dzisiaj jest w ogóle jakakolwiek szansa na podjęcie dyskusji w narodzie o stanie Polski? Czy na pewno powinniśmy zostać demokracją? Czy jest szansa, żeby w ogóle jakoś przedostać się z takim postulatem do debaty publicznej, że może jednak powrót monarchii? No, zanosi się na to, że będziemy mieć w przyszłej kadencji rekordową liczbę posłów monarchistów, więc mam nadzieję, że będą oni ten temat w Sejmie nagłaśniać. I też okoliczności są takie sprzyjające. No tutaj widzę, że frekwencja jest po pierwsze większa niż była na przykład 2 lata temu. Są też członkowie partii politycznych, co trochę nas cieszy właśnie z racji tego, że no, w ten sposób to się może przebijać do boisty. A poza tym dobrą propagandę w sprawie monarchii zrobiła koronacja Karola w Wielkiej Brytanii, która odbyła się w maju, więc popularność tego tematu na pewno wzrosła, więc miejmy nadzieję, że będzie ona właśnie cały czas rosła. To jeszcze na koniec zapytam o pana prywatną ocenę. Czy wierzy pan w taki proces, że każdy ustrój na początku wybucha z wielką popularnością, tak jak komunizm czy demokracja, potem się trochę dewaluuje, ludziom się przejada i poszukują czegoś innego? Czy jest szansa właśnie, że w demokracji przyjdzie taki moment, że ludzie będą właśnie chcieli powrotu monarchii? Ja myślę, że częściowo ten moment już nadszedł, dlatego że z badań opinii publicznej wynika, że Polacy są sceptyczni wobec demokracji, więc nam zależy na tym, żeby tym, co tę demokrację właśnie zastąpi, była monarchia. Jasne. A dzisiaj jaki jest ostateczny cel jakby całego wiecu? Świętowanie 7 października, przypomnienie niepodległości, czy jednak promocja właśnie ustroju monarchii? Why not both, jak to się dzisiaj mówi? Szanowni Państwo. Jasne, dziękuję serdecznie. Witam się w 105. rocznicy proklamowania niepodległości Królestwa Polskiego przez Radę Regencyjną, która wydarzyła się 7 października 1918 roku. Zaczniemy nasze tutaj wydarzenie od odśpiewania hymnu Bogu Rodzicy, którą zaintonuje nasz kantor Łukasz Milewski. Bogu Rodzica, Dziewica, Bogiem sławiona Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko. Słysz modlitwę, już nosimy, a dać raczy, Jego prosimy, a na świecie zbożny pobyt, po żywocie rajski przebyt, Kyrie eleison.
Szanowni Państwo, 7 października 1918 roku Rada Regencyjna ogłosiła niepodległość Królestwa Polskiego. W 105. rocznicę tego wydarzenia przypominamy, że Polska odrodziła się jako monarchia i jednocześnie manifestujemy poparcie dla przywrócenia tej formy rządów w Polsce. Więc nie jest to czyn rewolucyjny, lecz kontrrewolucyjny. Dodatkowo dzisiejszego dnia obchodzimy Święto Matki Bożej Zwycięskiej, ustanowione przez papieża świętego Piusa V na cześć zwycięstwa chrześcijan pod Lepanto w 1571 roku. Także 50 lat temu obraz Matki Bożej Łaskawej ukoronował błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński. Dziś przypada pierwsza sobota miesiąca, czyli Dzień Matki Bożej Fatimskiej. Najświętsza Maria Panna jest królową Polski, więc nie ma przypadku w tym, że niepodległość jej królestwa została ogłoszona właśnie 7 października. Proszę Państwa, jeśli chodzi o temat demokracji, demokracja jest to zgniły ustrój i musimy go jak najszybciej zakończyć, ponieważ w społeczeństwie funkcjonują dwa rodzaje ludzi. Jedni wolni, a inni zniewoleni. Zniewoleni w jaki sposób? Poprzez chociażby telewizję, która dyktuje im, w jaki sposób mają myśleć. Nie są samodzielnie myślący. No i ci ludzie nie mogą decydować za nasz naród. Przede wszystkim też za przyszłe pokolenia, bo jeśli oddajemy władzę w sposób parlamentarny, to trzeba pamiętać o tym, że politycy, którzy zadłużają nasz kraj, zadłużają też przyszłe pokolenia. Proszę Państwa, najlepszym ustrojem są rządy króla i mówili już o tym mędrcy tego świata. Między innymi wielki filozof Arystoteles w IV wieku przed naszą erą, czy geniusz i myśliciel święty Tomasz z Akwinu w XIII wieku naszej ery. Proszę Państwa, między królem a tyranem występuje bardzo cienka granica. Dlatego jako wolni ludzie, świadomi i samodzielnie myślący, musimy mądrze powierzyć tron temu, kto dzierży berło szlachetnie i sprawiedliwie. Dodam jeszcze temat demokracji bezpośredniej. Proszę Państwa, dzisiaj tak wielu ludzi zakłamanych i zmanipulowanych twierdzi, że demokracja bezpośrednia rozwiąże nasze problemy. Nie, proszę Państwa, demokracja bezpośrednia nie rozwiąże naszych problemów i najlepszym przykładem jest na to Szwajcaria, gdzie sami Szwajcarzy, ponad 62% Szwajcarów przegłosowało ustawę covidową oraz paszporty niewolnika. Trzeba o tym pamiętać. Proszę Państwa, następny do głosu zapraszam kolegę Adriana Zimnego. Tak, szanowni Państwo, tutaj dziękuję za ten wstępny głos panu Kuśmierczykowi. Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że to jest już w ogóle czwarty, jak zresztą w nazwie wydarzenia, raz, kiedy upamiętniamy tę rocznicę. Upamiętniamy ją po pierwsze po to, żeby przypomnieć, że Polska odrodziła się po I wojnie światowej właśnie jako monarchia, a nie jako republika. Po drugie po to, żeby podnieść ten temat monarchii w Polsce. No, społeczeństwo polskie w większości niestety opowiada się za republiką, ale nie zawsze tak było. I choć właśnie usiłuje się nam mówić o tym, że Polska przed rozbiorami miała właściwie ustrój taki quasi-republikański, że król nie miał zbyt wielkiej władzy, no jest to zupełnie nieprawdziwe. Polacy w dawnej Polsce, w Polsce przedrozbiorowej, byli zdecydowanie monarchistami. Król cieszył się wielkim autorytetem, choć czasami okazywano go w specyficzny sposób, robiąc rokosze czy buntując się przeciwko jego władzy. Jednak istota tego ustroju w ogóle nie była kwestionowana. I o tym też chcemy przypomnieć, że właśnie to monarchia, a nie republika jest naszą tradycją polityczną. A każdy naród musi mieć taki ustrój, z którym jest w jakiś sposób tradycyjnie związany, czyli w przypadku Polski, jak i zresztą w większości państw w Europie, będzie to monarchia, a nie republika. No, jaka to powinna być monarchia? Zauważamy, że w obecnych czasach istnieją takie monarchie, w których królowie no właśnie są pozbawieni już praktycznie zupełnie władzy, ale z drugiej strony jest tam zachowany pewien ceremoniał, tak jak na przykład w Wielkiej Brytanii, gdzie w maju byliśmy świadkami bardzo pięknej koronacji Karola.
A z drugiej strony istnieją takie dyktatury, które czasami przypominają w swoim funkcjonowaniu monarchię. Jest jakiś dyktator, który jest jedynym władcą, tak jak tam na przykład w Rosji albo na Białorusi, choć to może dzisiaj nie są zbyt szczęśliwe przykłady. No ale obu tym formom czegoś brakuje, tak? W Wielkiej Brytanii brakuje właśnie tego, żeby król faktycznie sprawował tę władzę, a z kolei na wschodzie brakuje tego elementu ceremoniału, który też jest w tym wszystkim ważny, bo piękny ustrój, jakim jest monarchia, musi się wyrażać w piękny sposób, jakim jest właśnie ceremoniał cały, który otacza monarchię. No i z racji tego, że Polska jest krajem położonym w środku Europy i że zawsze stanowiła takie połączenie tego, co jest na zachodzie z tym, co jest na wschodzie, tak jak religię zawsze mieliśmy katolicką, czyli zachodnią, tak z drugiej strony stroje, obyczaje były już pod wpływem wschodu i wytwarzała się taka synteza, więc to jest też zadanie dla tego państwa, które leży w środku, żeby pogodzić te dwa elementy i z jednej strony mieć króla, który będzie sprawował faktyczną władzę, ale z drugiej, żeby mieć piękny ceremoniał, bo polski ceremoniał przedrozbiorowy był bardzo piękny i trzeba go przypomnieć, ale to już przekroczy ramy mojego przemówienia, także dziękuję bardzo za uwagę. Republika z mapy znika! Republika! Z mapy znika! Republika z mapy znika! Republika z mapy znika! Republika z mapy znika! Republika z mapy znika! Dobrze, to według zasady panie przodem, teraz koleżanka Marta Czech. Tu chyba mnie słychać, szanowni państwo. Nie wiem, czy organizatorzy mają świadomość, że powiem coś bardzo niewygodnego, ale wszystko można mi zarzucić, ale koniunkturalizmu nie. Sama też biję się w pierś, że w wielu rzeczach jestem tak zwanym lemmingiem. Łapiemy się na tym często w tym współczesnym, modernistycznym świecie. Wpadam też, jak my wszyscy zresztą, w owczy pęd, który każe nam iść z tłumem, ale jak sobie człowiek wejrzy w głąb serca, to czasem odzywają się te tęsknoty zdrowego dystansu i krytycyzmu wobec tego, co się dzieje i warto do tych tęsknot sięgać. Dziś w drodze pod kolumnę Zygmunta formułowałam sobie taki wpis facebookowy na okazję 7 października i mniej więcej streszczę, o czym miałby on być. Nie byłam przygotowana, że będę mówić. Francuski myśliciel, wicehrabia Alexis de Tocqueville, znany monarchistą, który napisał to słynne dwutomowe dzieło o demokracji w Ameryce, które chyba jest najbardziej przenikliwą analizą demokratycznego społeczeństwa politycznego. Takie dwa słynne cytaty przeciwko demokracji uknął, które pozwolę je sobie przytoczyć. Stwierdzony jest fakt, że ludzie najbardziej wybitni są rzadko powoływani do pełnienia funkcji publicznych i należy uznać, że zaczęło się tak dziać od chwili, gdy demokracja osiągnęła pełny rozwój. Drugi cytat. Podczas gdy naturalne instynkty demokracji sprawiają, że lud nie dopuszcza ludzi wybitnych do władzy, równie silny instynkt każe tym ostatnim zaniechać kariery politycznej, w której tak trudno im pozostać sobą i uniknąć spodlenia. Tymczasem jesteśmy właśnie świadkami elementów tego spodlenia. Trwa przecież kampania wyborcza, wyścig. Kto mocniej rozedrze gębę? Kto szerzej rozepcha się łokciami? Kto powiesi większy, obszerniejszy baner ze swoją wyretuszowaną facjatą? Kto zbierze więcej żebro lajków, żebro subskrypcji? I tak dalej, i tak dalej. Och. Drodzy państwo, to zdumiewające, że demokracja i demokratyczna kampania wyborcza potrafi wprowadzić nawet tak dumnych i szlachetnych ludzi w pewien żenujący owczy pęd.
I od prawa do lewa obserwujemy, że wszyscy, jak jeden mąż, robią to samo. Nie ma już dostojnych polityków z podniesioną głową, z ich dotychczasowym szlachectwem. Są żebracy pod tytułem wesprzyj moją kampanię, uzbieraj mi podpisów. I nędzni akwizytorzy własnego wizerunku, który powieszony wraz z ich nazwiskiem w widocznym miejscu może co najwyżej łechtać ich ego. I ta krzykliwa retoryka w stylu głosuj na mnie, właśnie na mnie, przypomina mi troszkę rywalizację prostytutek o klienta. Weź mnie, zrobię ci dobrze. Partie prześcigają się na coraz to droższe, przemyślniejsze konwencje za pieniądze, nie skądinąd, a z państwowego budżetu. A Polska? A korona polska? Polska płacze. Płacze i czeka na króla, który nie będzie ani wyborczym żebrakiem, ani nie będzie kampanijną prostytutką. Będzie dumnym, kochającym ojcem. Twardym, ale ciepłym. Czy doczekamy się takiego króla? No to już zawieszmy opatrzności w modlitwach. A co dobrego dla ojczyzny, tu i teraz możemy zrobić, róbmy. Starając się jednak zachować standardy tego szlachectwa, za którym tak mocno dzwonią w nas wszystkie tęsknoty. To tyle. Dobrego króla racz nam zesłać, panie. Brawo, Marta! Z jabłkiem, berłem i w koronie znów zasiądzie król na tronie. Z jabłkiem, berłem i w koronie znów zasiądzie król na tronie. Z jabłkiem, berłem i w koronie znów zasiądzie. Otóż niektóre osoby, jak widać, pamiętają, że właściwa data niepodległości przypada innego dnia niż powszechnie się sądzi, natomiast niewielu ludzi pamięta o tym, że Polska w okresie I wojny światowej nieomal miała własnego króla. Otóż mowa o arcyksięciu Karolu Stefanie z rodu Habsburgów, a konkretnie ze spolonizowanej linii żywieckiej. Ten arcyksiąże przyszedł na świat w roku 1860. Początkowo był przeznaczony do kariery w marynarce wojennej Austro-Węgier, natomiast kiedy odziedziczył pod koniec XIX wieku majątek żywiecki, nagle odkrył, że Polska to ziemia, na której czuje się dobrze. Niezwłocznie przystąpił do nauki języka polskiego, zaczął chłonąć polską kulturę i historię. Zaczął dawać znaki tego, że Polska jest mu bardzo bliska. Wychował dzieci na polskich patriotów. Wydał dwie córki za polskich książąt. Bardzo cenił sobie polskich rzemieślników i artystów. W roku 1907 oficjalnie ogłosił polskość swojej rodziny. Uważa się, że arcyksiąże Karol Stefan od najmłodszych lat był szykowany do wielkiej roli i tak samo wychowywał swoich synów. Od dawna było wiadomo, że monarchia habsburska z czasem będzie potrzebować autonomii, że poszczególne ludy będą chciały samodzielnie zarządzać swoimi ziemiami. Dlatego Karol Stefan szykował swoich synów tak, by w przyszłości mogli objąć te ziemie jako kolejne kraje koronne. Mowa tu o Polsce, Serbii czy Ukrainie. Kiedy wybuchła I wojna światowa, Karol Stefan miał już wyrobioną opinię i cieszył się wielką renomą. Spośród wszystkich kandydatur na tron, a było ich wiele, jego była szczególna, bowiem uchodziła za kompromisową. A na czym ów kompromis polegał? Otóż z jednej strony był on oczywiście habsburskim arcyksięciem, z drugiej uchodził, uważał się za Polaka, a też poprzez koneksje rodzinne miał powiązania z niemiecką dynastią panującą, więc w pewnym sensie była to kandydatura odpowiednia dla wszystkich potęg, czyli Austro-Węgier i Niemiec, dla państw centralnych. Prawdopodobnie po raz pierwszy
przedstawiono go jako kandydata na tron w sierpniu roku 1914, a więc niedługo po wybuchu I wojny światowej. Od tego momentu stało się zwyczajem w Żywcu, czyli tam, gdzie mieszkał arcyksiąże, że podczas wszystkich uroczystości skandowano hasła na jego cześć i wołano: niech żyje przyszły król Polski Stefan II. Drugi, bowiem pierwszym monarchą tego imienia był Stefan Batory. Pozostawiono bardzo liczne ślady rozważań nad jego kandydaturą w prasie, w pamiętnikach, i to zarówno w polskich doniesieniach prasowych, jak i niemieckich czy amerykańskich. Nawet New York Times informował na podstawie zasłyszanych plotek, że wkrótce dojdzie do ukoronowania Karola Stefana w katedrze warszawskiej. W latach 1916-17 pojawiło się bardzo wiele materiałów propagandowych służących propagowaniu jego postaci. Mowa o ulotkach, różnego rodzaju materiałach. I tam przedstawiano go jako dobrego katolika, gorliwego patriotę. Zwracano uwagę na jego przymioty. Był dobrym zarządcą. Sprawnie rozwijał powierzony mu majątek. Zwracano uwagę na to, że dwie córki wydał za polskich książąt, że jest majętny, a także, co ciekawe, podkreślano, że jest szczerym demokratą. Warto zauważyć, że był on postacią dość postępową, ale mówimy tu o postępowości na miarę przełomu XIX i XX wieku. Nie sposób wymienić wszystkich postaci i kręgów, które udzielały mu poparcia. Generalnie wśród Polaków miał bardzo dobrą renomę, a też popierał go m.in. cesarz Niemiec, car Bułgarii, na dworze austriackim miał bardzo dobrą pastę, a także w kręgach Piłsudskiego wiele postaci miało nadzieję, że zasiądzie on kiedyś na polskim tronie. Ciekawy jest stosunek Piłsudskiego do tej postaci, bowiem Piłsudski, zgodnie z pewnymi przesłankami, wierzył w to, że Karol Stefan zostanie polskim monarchą. Jednakowoż warto tu przytoczyć pewną ciekawą okoliczność. Otóż w roku 1907, w tym samym, w którym Karol Stefan ogłosił polskość swojej rodziny, Józef Piłsudski, któremu zarzuca się agenturalną działalność na rzecz Austriaków, otrzymał rzekomo pseudonim operacyjny, który brzmiał Stefan II, czyli dokładnie tak, jak brzmiałoby imię z liczebnikiem porządkowym króla Karola Stefana. Poparcie nie było jednak wystarczające, bowiem, jak wiadomo, żołnierze ginęli na froncie, podczas gdy ponad ich głowami dyplomaci toczyli niebezpieczną grę. Wielokrotnie składano Polsce obietnice suwerenności, niezależności, jednak było to skorelowane z sytuacją na froncie. Im większe zapotrzebowanie na żołnierzy, tym bardziej zaborcy byli skorzy do składania Polsce obietnic. Tak naprawdę chodziło o to, by znaleźć Polsce monarchę na tyle majestatycznego i charyzmatycznego, by pociągnął polskich żołnierzy na front, a zarazem na tyle słabego, by dawał się sterować odgórnie. Na wrzesień roku 1916 przypadło największe nagromadzenie delegacji, które składały wizyty księciu w Żywcu. Wówczas był u niego m.in. cesarz Niemiec, car Bułgarii czy przedstawiciel sforowanego już cesarza Austrii. Wszyscy zastanawiali się, czy w końcu dojdzie do jego ukoronowania, i bardzo wiele projektów czy też kombinacji wokół tego odbywało się, podczas gdy wspomniany już książę Orgier Czartoryski nieustannie krążył po Europie, zbierał informacje, lobbował czy też badał nastroje wobec Karola Stefana. Oczekiwano, że przełom przyniesie akt 5 listopada, który, jak wiemy, zapowiedział dla Polski monarchię, ale bez sprecyzowanych szczegółów i bez wskazania, kto personalnie stanie na jej czele. W Warszawie wówczas toczyło się coś, co biografowie Karola Stefana określili mianem kampanii wyborczej. Kołportowano ulotki, rozwieszano plakaty, to nie muszę Państwu mówić w toku kampanii wyborczej, czym jest kampania. Niestety
pomimo aktu 5 listopada w tym samym miesiącu wydarzyło się coś jeszcze. Otóż cesarz i król Franciszek Józef po 68 latach panowania zmarł. Co też za tym idzie, nastąpiły zmiany personalne i wiele przetasowań. Inne priorytety w polityce, większe skupienie na kwestii bałkańskiej, natomiast kwestia polska została odłożona na dalszy plan. Zgodnie z jedną z relacji, podczas pogrzebu Karol Stefan miał powiedzieć, że kroczy za pogrzebem swoich królewskich widoków polskich. Tymczasem z frontu powracali jego służący, którzy szli na wojnę w roku 1914, wierząc, że walczą za sprawę polską. Ale okazało się po ich powrocie, że to wcale tak nie wygląda. Oni wracali zrezygnowani i w przeświadczeniu, że ich krew jest przelewana za cudzą sprawę. I to dało bardzo dużo do myślenia Karolowi Stefanowi. Wreszcie w roku 1917 cesarz Niemiec i cesarz Austrii doszli do porozumienia i ustalili, że rzeczywiście chcą, by Karol Stefan zasiadł na polskim tronie. Gdy Karol Stefan dowiedział się o tym, od razu odmówił, uważając, że jest zbyt późno, że minęły 3 lata okupacji i Polacy samodzielnie powinni decydować, kto stoi na ich czele. A tak naprawdę chodziło o coś innego. Karol Stefan miał już wtedy świadomość, że nie chodzi o niepodległy, suwerenny byt państwowy, tak samo nie chodzi o monarchę, który panuje i rządzi w swoim kraju. Chodziło natomiast o państwo kadłubowe i marionetkową monarchię. Dzięki relacji służącego Karola Stefana wiemy mniej więcej, na czym polegały rozmowy. Gdy Karol Stefan pojechał do Wiednia, by przedstawić cesarzowi swoje stanowisko. Otóż Karol Stefan miał postawić 3 warunki. Po pierwsze, naród polski miał sam zaakceptować jego wybór. On w żadnym wypadku nie chciał być narzucony monarchom. Po drugie, generał gubernator von Beseler miał opuścić Warszawę, nim Karol Stefan dotrze do niej, bowiem był to de facto dyktator, który sprawował tam niemal nieograniczoną władzę. A po trzecie, Karol Stefan stanowczo sprzeciwiał się, by polscy żołnierze ginęli na froncie zachodnim. On podkreślał, że polscy żołnierze mają służyć polskiej sprawie, mają bronić polskich granic i polskich interesów. No i teraz przechodząc do konkluzji, dlaczego mówię o tej postaci? Otóż moim celem nie było jedynie przypomnienie postaci historycznej, która, nie boję się użyć tego słowa, zasługuje na rangę bohatera narodowego, ale chciałbym też zwrócić uwagę na pewien typ przywództwa, który zanikł, a który jest wart podniesienia w naszych czasach. Otóż arcyksiąże Karol Stefan mógł zamieszkać w złotej klatce, miał dostęp do prestiżu, mógł nosić zdobne szaty, zamieszkiwać zamki, ale dla niego to była tylko otoczka, podczas gdy on pragnął prawdziwej monarchii, takiej, w której będzie królem, ojcem narodu, dbającym o swoich poddanych, czyniącym wszystko, co ma służyć ich interesowi, a wiedział, że w realiach, jakie mu przedstawiono, nie będzie miał takiej możliwości. I właśnie my, monarchiści, powinniśmy po pierwsze przywracać pamięć o takich szlachetnych, rycerskich postawach, po drugie powinniśmy czerpać z tych wzorców i adaptować je do naszych czasów, a po trzecie powinniśmy przebijać się przez demokratyczną bańkę i czynić monarchizm prawdziwą alternatywą, która czerpie z takich właśnie postaw jak ta Karola Stefana. I z tą refleksją Państwa pozostawię. Dziękuję. Dziękujemy za ten cenny wykład. Proszę Państwa. Sejmokracja niszczy Polskę! Sejmokracja niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę! Zapraszam. Niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę! Sejmokracja! Niszczy Polskę!
Demokracja! Niszczy Polskę! Demokracja! Niszczy Polskę! Zapraszam teraz następnego prelegenta. Tutaj prosto z wysp, z monarchii. Zapraszam Sebastian Ross. No właśnie, jestem tylko, tak jak tutaj kolega zapowiedział, ja mieszkam w Wielkiej Brytanii na stałe, jestem tylko przejazdem, jak to się mówi, z tragarzami, tam są moi tragarze, przechodziliśmy. No i kolega Adrian Zimny zaprosił mnie, żebym parę słów chociaż powiedział, zapytałem go, co bym miał mówić, on mówi obojętnie co, byle coś związanego z monarchią. Później przyszedł tutaj na scenę i powiedział o monarchii brytyjskiej, czyli mi temat od razu zabrał i teraz muszę jako z tego wybrnąć. To powiem wam, z racji tego, że są wybory, no to oczywiście w Wielkiej Brytanii organizujemy spotkania z wyborcami też. I opowiem wam historię, jaka mnie tam spotkała. Opowiem wam o pewnym człowieku, mianowicie o byłym asystencie Janusza Korwin-Mikkego. Nazywa się on Karol Wilkosz. Karol Wilkosz, spodobały mu się bardzo idee Janusza Korwina-Mikkego, kapitalizm plus oczywiście też monarchia. No i się postanowił zostać asystentem pana Janusza i obserwować, jak on wprowadza tę monarchię. Oczywiście był, spodziewał się, że ta monarchia będzie szybciutko wprowadzona. Codziennie wyglądał przez firankę, czy już jedzie król ze swoją świtą, czy już tutaj na tron przyjeżdża. Rok wytrzymał tylko. Okazało się, że po roku nie udało się wprowadzić tej monarchii. Zdenerwował się, wyszedł z domu, poszedł gdzieś do Starbucksa, kupił sojowe latte, stał się weganem, w ogóle wyjechał do Wielkiej Brytanii i już nie wierzy teraz w monarchię. No i organizowaliśmy spotkanie w Londynie, no i zobaczyłem, że on mieszka też w Londynie, to go zaprosiłem, żeby właśnie przyszedł i byśmy mogli podyskutować na kilka tematów. No i on mówi, że dla niego właśnie najważniejszym tematem jest to, jaki plan ma Janusz Korwin-Mikke, żeby zaprowadzić monarchię w Polsce. Bo on rok czekał, czy tam dwa lata już minęły, a monarchii dalej jakby nie widać, tak? Żadnych postępów nie ma. No to powiedziałem, dlatego nie odpowiem ci tu na Twitterze, na mediach społecznościowych. Przyjdź na spotkanie, to porozmawiamy. No niestety stchórzył, nie przyszedł, wykasował te wszystkie tweety i nie pojawił się. No ale ja myślę, że odpowiedź jedyną, jaką mogłem mu dać, to jest taka, że na przykład wielu młodych ludzi krzyczy na przykład hasło czołem Wielkiej Polsce, tak? Ale nawet nie wiedząc, jak by mogło to się stać, jak to wprowadzić, żeby Polska była dumna, bogata i tak jak mówią, czołem Wielkiej Polsce. Ale to jest jakaś ich idea, którą będą próbowali przez całe swoje życie wprowadzić, tak? I może przynajmniej będą działać w tym kierunku. Podobnie w kościele, kiedy ludzie się modlą, tak? Bądź wola Twoja, przyjdź królestwo Twoje, to nikt się nie spodziewa, że zaraz po tej modlitwie wyjdzie z kościoła, tam będzie Zbawiciel, tak? Jezus Chrystus, Grzegorzem Braunem, tam batorzył nie wiadomo o kogo, tak? Wiadomo. Wiadomo, że to jest modlitwa i to jest próba jakiegoś dążenia do ideału, tak? Jakieś jakby marzenie. Dlatego na przykład, kiedy była zmiana na funkcji prezesa naszej partii, troszkę czułem się tak, jakby ktoś mi odebrał moje marzenia, bo wiedziałem, że póki prezes monarchista jest naszym prezesem, no to jakoś mamy cały czas te marzenia. Ale myślę, że nie ma co załamywać rąk. Traktujmy ten okres, w którym teraz jesteśmy, czyli demokrację, jako czyściec jakiś, chyba żeby nas Pan Bóg tu wsadził do czyśćca i sprawdza, kiedy będziemy mieli już dość. A jak będziemy mieli już dość, to w tym momencie powie, no dobra, to macie tego króla, ja wam tutaj go zsyłam. Pan Grzegorz Braun mówi, jak dopuści, to jest kija, tak wypuści. Pan Janusz Korwin-Mikke, że sam się wyłoni ten król, także sobie życzmy. A tutaj widziałem, już były wykłady, że kandydatów kilku by było dobrych, także miejmy nadzieję i żyjmy przynajmniej tym marzeniem, że i dążmy do tego ideału. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, chcemy króla! 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 Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Szanowni Państwo, następny zapraszam pan Szymon Orzeł, Towarzystwo Studentów Polskich. Szanowni Państwo, jak zostałem przedstawiony,
Jestem z Towarzystwa Studentów Polskich i chciałbym opowiedzieć trochę o tym, dlaczego 7 października jest datą godną i odpowiednią dla święta polskiej niepodległości. Otóż tymi słowami zaczął się manifest Rady Regencyjnej do świata, a przede wszystkim do narodu polskiego. I te słowa brzmiały następująco. Wielka godzina, na którą cały naród polski czekał z upragnieniem, już wybija. Zbliża się pokój, a wraz z nim ziszczenie nigdy nieprzedawnionych dążeń narodu polskiego do zupełnej niepodległości. Jest to generalnie pierwszy akt, w którym zadeklarowano publicznie polską niepodległość i logicznym byłoby, zdawałoby się, że ta właśnie data będzie świętem naszej niepodległości. Jednakże wydarzenia potoczyły się inaczej. Wiadomym jest, że świętujemy 11 listopada, a więc należałoby się zastanowić, co wydarzyło się takiego 11 listopada? Nic! Dokładnie. Nic w Polsce nie wydarzyło się, co wskazywałoby na to święto. Na Zachodzie oczywiście w tym dniu doszło do zakończenia I wojny światowej i to powodowało, że przez moment środowiska wszechpolskie postulowały tę datę. Potem na skutek tego, iż tego dnia została przekazana teoretycznie władza Józefowi Piłsudskiemu, a w praktyce Rada Regencyjna jedynie poprosiła go o to, ażeby utworzył on rząd narodowy, to Piłsudczycy następnie tę datę podjęli i to właśnie dzięki nim świętujemy 11 listopada. Natomiast należałoby zwrócić uwagę, że idąc tropem dat związanych z rolą Piłsudskiego, można by było wskazać także 6 sierpnia. Byłaby to nawet lepsza data z uwagi na to, iż jest to wyprawa legionów polskich z Oleandrów. A mimo to nie ta data jest świętowana. Inną datą, którą można by świętować, jak oczekiwała lewica w przedwojniu, mógłby być 7 listopada, czyli miesiąc po tej dacie, w której się dzisiaj spotkaliśmy. Ponieważ tego dnia rozpoczął się w Lublinie, wyzwolonym kilka dni wcześniej spod okupacji austro-węgierskiej, rząd Ignacego Daszyńskiego, socjalistyczny, będący tymczasowym rządem ludowym Republiki Polskiej. Jednakże żadna z tych dat poza 11 nie została przyjęta. Dlaczego więc 7 października byłby odpowiedni? Ponieważ po pierwsze był pierwszą i najważniejszą datą związaną z polską niepodległością. Dlaczego najważniejszą? Ponieważ była to jedyna okoliczność, która związana była tylko i wyłącznie z polską niepodległością, jej ogłoszeniem i zadeklarowaniem celów politycznych, które tej niepodległości mają służyć. Po drugie, to, że Rada Regencyjna zaczęła wcielać w życie przez czas, który upłynął od 7 listopada do 11, przepraszam, od 7 oczywiście października do 11 listopada, kiedy to przekazano władzę Józefowi Piłsudskiemu i poproszono go o sformowanie rządu. Ten postulat przekazania władzy i sformowania rządu narodowego był jednym z tych postulatów, które pojawiły się w orędziu z 7 października. Także to pokazuje, że data 11 listopada jest wręcz podrzędna względem 7 października. Co więcej, należy wskazać, że 7 października ma miejsce święto maryjne właśnie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na skutek wielkiego katolickiego zwycięstwa pod Lepanto, o czym było wspomniane, ale co równie ważne, Maryja jest także królową Polski, więc dałoby się to połączyć i pokazać tym bardziej, że polska niepodległość jest związana z katolicyzmem i co ważniejsze, upamiętnić tym mocniej i tym dostojniej to odzyskanie naszej niepodległości. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Rządy króla! 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 Szanowni Państwo, następnie zapraszam pana Jacka Wilka. Brawo!
Dzień dobry Państwu. Myślę, że wystarczy sobie na chłodno przeanalizować takie podstawowe cechy demokracji, żeby zrozumieć bez większego problemu, że jest to ustrój kompletnie bezsensowny. Otóż tak naprawdę demokracja to jest tylko jeden ze sposobów podejmowania decyzji, jeden z wielu sposobów podejmowania decyzji i cechuje się tym, że decyzja podjęta jest wtedy, kiedy większość jest za, i to jest ten najważniejszy warunek, oraz wtedy, kiedy najlepiej jest, jeśli podejmie tę decyzję możliwie duża liczba osób. I to są w zasadzie dwie takie cechy, które ten system podejmowania decyzji wyróżniają. I już widzimy na wstępie, że on nie ma nic wspólnego ani z fachowością, ani z jakąś merytoryką, ani z innymi takimi pozytywnymi cechami. Ważne jest po prostu tylko i wyłącznie to, żeby więcej osób było za i wtedy już decyzja jest podjęta. I to pokazuje, że ten ustrój, znaczy ustrój oparty na takim sposobie podejmowania decyzji, nigdy nie może tak naprawdę się opierać na jakimś zdrowym rozsądku, czy mądrości, czy merytoryce, bo one nie mają tutaj żadnego, absolutnie żadnego znaczenia. I teraz zwróćcie Państwo uwagę w związku z tym, że we wszystkich tych dziedzinach, w których potrzebna jest fachowość, merytoryka, jakaś mądrość, demokracji oczywiście nie ma. Nie ma jej ani w nauce, ani w biznesie, ani w sporcie, ani nawet w niektórych dziedzinach władzy, jak na przykład we władzy sądowniczej, a także we władzy wykonawczej. Wszędzie w tych wszystkich dziedzinach jest hierarchia. Wszystkie te dziedziny starają się zbudować system oparty na tej zasadzie, że kto jest mądrzejszy, kto ma więcej jakichś cnót, zalet, ten idzie do góry i ten kieruje. Bo każdy zdrowy system opiera się właśnie na hierarchii. Każdy zdrowy system stara się wyłonić jak najlepsze jednostki, jak najbardziej kompetentne, żeby nimi kierowały. I to jest naturalne, to jest oczywiste, tak cały rozsądny świat funkcjonuje. Więc system, w którym jedynym kryterium jest tylko to, że jest nas więcej przeciwko tamtym, a w żaden sposób się nie opiera na jakiejś merytoryce, na jakiejś mądrości, na dłuższą metę nie ma żadnego sensu. Ale są jeszcze takie trzy powody, dla których właśnie demokratyczny system i ustrój nie ma żadnego sensu. Pierwszy to jest ten, o którym mówił już Arystoteles. Mianowicie jest zbyt dużo warunków do spełnienia, żeby demokracja mogła działać. Krótko mówiąc, demokracja działać tak naprawdę nie może. I tutaj odsyłam wszystkich zainteresowanych do mistrza, do Arystotelesa, który bardzo szczegółowo to wyjaśnił, uzasadnił, dlaczego po prostu demokracja nie może działać, dlaczego jest zbyt wiele różnych takich warunków, których się po prostu nie da spełnić. Za krótko, za długo byłoby tutaj o tym mówić, więc jeszcze raz odsyłam po prostu do Arystotelesa. Drugi powód, dla którego taki ustrój nie ma sensu, jest to, że to jest tak naprawdę ustrój fasadowy. Mówił o tym Milton Friedman, który powiedział, że w demokracji tak naprawdę nie rządzi żadna większość, tylko dobrze ukryta mniejszość. I tak to dokładnie wygląda. Jak teraz spojrzycie chociażby na czas kampanii wyborczej, to widzicie, że najbardziej rządzą media, których nikt nie wybiera, nikt nie weryfikuje. Trochę też sondażownie i parę jeszcze innych ośrodków, które są dobrze ukryte, które w żaden sposób demokratycznie nie są powoływane ani odwoływane, które są poza wszelką kontrolą. Tak działają po prostu demokracje. Są czysto fasadowymi ustrojami, wmawia się ludziom, że coś tam mogą, a tak naprawdę nie mogą nic. No i trzeci powód, dla mnie najważniejszy, dla którego taki system oparty w pełni na demokracji działać nie może, jest to, że po prostu jest to ustrój totalitarny. Demokracja, gdzie większość przegłosowuje co chce, może zrobić z mniejszością, co się ich żywnie podoba. Ta większość, jakkolwiek ustanowiona, może wprowadzić dowolne zasady, dowolne reguły, na przykład powiedzieć, że cała reszta ma być okradziona, zamknięta w więzieniach, pozbawiona różnych praw i tak dalej. I nikt nic nie może powiedzieć, no bo to jest przecież demokracja. Można by powiedzieć, że obecne rządy Kaczyńskiego, ten ustrój kaczystowski jest wręcz rozkwitem demokracji w swoim pełnej krasie, no bo właśnie na tym to polega. Oni robią co chcą, bo mają większość. I cóż możemy powiedzieć? Skoro mają większość, no to ustanawiają takie prawa, jakie im się podoba. Co prawda teoretycznie są jakieś tam bezpieczniki w konstytucji, ale kto by się nimi przejmował? Więc widzą Państwo, przynajmniej z tych trzech powodów, a jest ich więcej, ustrój oparty na zasadach demokracji, czyli podejmowania decyzji większością, bez żadnej merytoryki, bez żadnego głębszego pomyślunku, mówiąc w skrócie, nie ma większego sensu i musi się na dłuższą metę skompromitować i po prostu upaść. I jeszcze na koniec taka uwaga. Tutaj kolega z Wielkiej Brytanii, ze Zjednoczonego Królestwa przyjechał, to polecę przykładem właśnie z UK. Proszę Państwa, pewnie oglądaliście wszyscy film albo serię filmów o Jamesie Bondzie. Komu służył agent 007? Pamiętacie?
służył jej królewskiej mości. A więc tam, gdzie jest monarchia, dokładnie wiadomo, komu służą służby. Nie muszę nikomu tłumaczyć, że służby to jest nerw, oczy i uszy każdego państwa. Decydują o wielu, a może i o wszystkich istotnych sprawach w państwie. W monarchii dokładnie wiemy, komu służą służby. A teraz pytanie podchwytliwe. A komu służą służby w Polsce, jak myślicie? A cholera wie komu. I dlatego mamy taki problem. Bardzo Państwu dziękuję. Szanowni bliski państwa, jest ci los demokracji. Zadaj cios! 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 Zapraszam na mównicę kolegę Emila Jerzewskiego z Klubu Konserwatywnego w Łodzi. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że mogę być współorganizatorem tego szczytnego wydarzenia, że mogę reprezentować pewną niszową grupę z mojego miasta, które kiedyś było określane mianem Miasta Czerwonego, z Łodzi. Organizację skupioną wokół grupy ludzi z jasno postawionym celem, że skoro nie można samemu wygrać, to można w grupie przedłużyć pewną prawdę. Dziękuję również za współpracę Związkowi Monarchiczno-Reakcyjnemu. Tutaj tytaniczny wkład jest widoczny gołym okiem. Swego czasu wymieniliśmy korespondencję i członkowie tej organizacji znają moją opinię. Dlatego powtórzę tutaj wszystkim obecnym to, co zostało już napisane. Cieszę się, że jest potencjał w zasobach ludzkich, jest szczytna idea i naprzód tej idei są czynione pewne kroki. Przechodząc do części właściwej, mój przyjaciel zwykł mawiać, że każdą przemowę należy zacząć od cytatu. Zatem posłużę się następującym. Chrześcijanin uzna tyrana, który brutalnie rządzi miastem, za mniejsze zło, niż gdy całe miasto zlinczuje jednego człowieka. W pierwszym przypadku jest jeden grzesznik i tysiące cierpiących. W drugim tysiące grzeszników i jeden cierpiący. Materialista spojrzy na problem z drugiej strony. Nigdy nie jest zainteresowany grzechem, ale jako humanitarysta tylko cierpieniem. Jego ostatecznym, logicznym wnioskiem jest eutanazja i poświęcenie jednostek dla kaprysu mas. Dlaczego rocznicę odzyskania niepodległości mamy 7 października, a obchodzimy ją 11 listopada, jak jest to nam wtłaczane od kołyski przez przymusowy, scentralizowany system edukacji? Po tych wszystkich przemowach nie powinno to już chyba nikogo dziwić. A właśnie a propos dat, liczb, które są de facto problemem współczesnego świata w tym kontekście i państwa w bardzo wielu kwestiach. Chociażby rosnący fiskalizm. Chociażby egalitarny system edukacji. Chociażby ustrój państwa, który jasno mówi, że bardziej od tego, jak sprawowana jest władza, ważniejsze jest to, kto sprawuje władzę, czyli większa liczba. Dwie podstawowe składowe systemu demokratycznego. Powszechna równość głosu i podejmowanie decyzji większością głosów. Dawniej szlachcic, by móc głosować, musiał być w stanie, gdy zajdzie taka potrzeba, poświęcić swój majątek, a nawet i życie, na wojnie. Natomiast powszechne prawo wyborcze przeciwnie. Daje swoim obywatelom wraz z kartą do głosowania często także i mundur wojskowy. Wobec zasady rewolucji francuskiej. Wszyscy mają równe prawa, przy to wszyscy mają równe obowiązki. Królowanie liczb nad etyką, te wszystkie partyjne wojny plemienne, korupcja, demagogia,
Sprawy etyki obchodzą jedynie nielicznych, a odpowiedzią na problemy moralne nie jest ich analiza, tylko referendum. Chociaż na dobrą sprawę clue demokracji, czyli jej arytmetyczność i woluntarystyczność, nie ma de facto nic wspólnego z tym, co znamy z naszej cywilizacji. Właśnie, czy takiej ojczyzny chcemy? Czy tutaj jedyną alternatywą dla systemu są te mnogie nazwiska na karcie do głosowania, czy jednak można może w ogóle inaczej, w całkowicie odmienny sposób? Nawiązując do podanego cytatu i słów o tyranie, patrząc na władzę w Polsce od 1989 roku, trudno z którąkolwiek się zgodzić. Jednak odpowiedź nie tkwi w liczbach i w jedynie humanitarystycznym, materialistycznym spojrzeniu na świat. Zatem słowem końcowym kilka miesięcy temu przy dyskusji o II Rzeczpospolitej usłyszałem niedowierzające hasło, że ktoś w tych czasach jeszcze wierzy w monarchię. Także odpowiadając wszystkim niedowierzającym, tak, monarchiści są i jak widać mają się dobrze. Dziękuję. Koronę polską przywrócimy! 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 Szanowni Państwo, następnie zapraszam kolegę Piotrka Heszena z Konfederacji Korony Polskiej. Szanowni Państwo, na świecie istnieją tylko monarchie. Od początku zorganizowanych społeczeństw, aż do końca ich istnienia, tak naprawdę będą istnieć tylko monarchie. Cała reszta to jest ściema, to jest propaganda. Krótka historia przejęcia władzy przez siły antymonarchistyczne to takie kroki milowe. Protestantyzm, zalegalizowanie lichwy. Rok 1812, Dom Rothschildów finansuje jedną i drugą stronę Wielkiej Wojny Europejskiej, przejmuje właściwie wojennym podbojem giełdę angielską. Potem 1913 rok, utworzenie Funduszu Rezerwy Strategicznej w Stanach Zjednoczonych, czyli władza z monarchii, bo nie każda zorganizowana struktura społeczna, na przykład banda mafijna nie jest monarchią, więc monarchia musi być przynajmniej w domyśle katolicka, musi mieć ten personalistyczny rys. Przejęcie władzy przesunęło się, środek władzy z monarchii katolickiej, co jest pleonazmem, przesunął się w kierunku banków, jeżeli chodzi o władzę ekonomiczną, a w kierunku okultyzmu, jeżeli chodzi o sferę światopoglądową. Napomknę taki wątek, może poboczny, ale który mnie osobiście interesuje, ponieważ mam doświadczenia literackie, bierne i czynne. Mój ulubiony pisarz Michał Choromański, który większość życia twórczego spędził w PRL-u na emigracji wewnętrznej i zewnętrznej, zainteresował się, był zafascynowany polską arystokracją, polską, tą szlachecką, wyrafinowaną. To był taki rozrabiaka, ale to właśnie miał, to zawsze mu tam przyświecało. I on opisuje w bardzo w swoisty sposób, ale porusza taki wątek w swoich ważnych powieściach, przeplatania się, co nic dla nas nowego, ale chcę tylko podkreślić, że z różnych stron płyną takie opisy. Przeplatania się nie do odplątania wątków okultystycznych w służbach specjalnych. Właściwie masoneria, służby specjalne, które w formule obecnej, okultyzm, to jest to samo. To jest tylko różne tutaj odnogi dają o sobie znać. A zatem ograniczyć władzę banków może tylko nasza postawa. Ograniczeniem dla niej jest nasz materializm i nasz konsumpcjonizm, a ograniczenie władzy okultystów może dać tylko nasza wiara. I tego się trzymajmy, oczywiście to łatwo powiedzieć,
łatwo powiedzieć, bo ryba psuje się od głowy i trudno zwykłym ludziom, jeżeli jeszcze tacy zwykli, normalni, siebie z tego nie wyłączając, pozostali na tym świecie, dotrzeć do tej mądrości, która gdzieś tam gra nam w sercach, tej mądrości odnośnie polityki co do ustroju takiego, jaki powinien być. To się odbija nieraz w takiej popkulturze, tam, prawda, ci pseudokrólowie, książęta angielscy i tak dalej. To jest bardzo miłe. Jan Paweł II, niekoronowany w swoim czasie król Polski. Ale ponieważ trudno dotrzeć do tej prawdy, no więc łatwo powiedzieć. Niemniej jednak miejmy świadomość, że te wszystkie wraże siły padłyby z uwiądu starczego i śmiercią głodową by zmarły, gdybyśmy to my mieli inne nastawienie do świata. O to się módlmy i nad tym pracujmy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziękujemy bardzo. Tutaj kolega Piotr zdefiniował, jakiej monarchii chcemy, tak? Ma być to monarchia katolicka, zagrażająca oczywiście masonerii. A więc krzyknijmy. Ave! Ave! Christus Rex! Ave! Ave! Christus Rex! Ave! Ave! Christus Rex! Ave! Ave! Christus Rex! Ave! Christus Rex! Następnie zapraszam kolegę Michała Błaszczaka z Polskiego Koła Monarchistycznego. Serdecznie dziękuję za możliwość zabrania głosu. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się tutaj po raz kolejny w kolejnym roku i nasze wydarzenie cieszy się coraz większym zainteresowaniem nie tylko ludzi dobrej woli, ale także mediów budowanych oddolnie, mediów niezależnych. I przyjechałem tutaj z Lublina, z młodej organizacji w tym Świadku Monarchistycznym, z Polskiego Koła Monarchistycznego, które zawiązaliśmy 5 lat temu z kolegą Rafałem Kulickim. I cieszę się, że jest nas dużo, dużo na tych organizacji, które właśnie dążą w swoim działaniu do odbudowy, do przywrócenia normalności w Polsce, normalnego ustroju. Ja 8 lat temu zacząłem swoją działalność publiczną, czy społeczną raczej można to powiedzieć. Jest wtedy jeszcze w partii Korwin, teraz już w Nowej Nadziei. I właśnie przywrócenie monarchii to jest zadanie powolne i wymagające, które wymaga właśnie od nas pracy u podstaw. Dzisiaj tutaj mówiliśmy już o tym, dlaczego demokracja zawodzi, o patologiach demokracji. Mówiliśmy też o zaletach monarchii, było mówione o świetnych pretendentach do tronu polskiego. A ja chciałbym powiedzieć o palącym problemie, który wymaga właśnie tej odnowy, tej kontrrewolucji w społeczeństwie. Mianowicie o roli ustroju społecznego, jaką wywiera na rodzinę. Otóż król w monarchii jest ojcem rodzin, jest pater familiasem i on jest wzorem moralnym dla rodzin. Wyznacza to, jak rodzina ma funkcjonować. I dzisiaj mamy ten kryzys rodziny, kryzys rozwiązłości seksualnej, promocji sodomizmu na ulicach, seksualizacji dzieci. Młodzi ludzie mają problem, żeby znaleźć, zawiązać normalny związek małżeński, a nasze społeczeństwo polskie wymiera po prostu i mierzymy się właśnie z tą ścianą demograficzną. I właśnie zwróćmy uwagę na to, że w normalnym ustroju, tam gdzie naród ma swojego ojca, on wyznacza ten system, który przewodzi rodzinie w wychowaniu dzieci. A rodzina jest podstawową jednostką społeczną. I jakie są rodziny, takie jest później społeczeństwo. Dlatego między innymi po to potrzebujemy monarchii, żeby przywrócić to moralne panowanie zasad etycznych cywilizacji chrześcijańskiej właśnie w rodzinach, a później i w społeczeństwie.
a w efekcie też przywrócić panowanie Chrystusa Króla właśnie w rodzinach i społeczeństwie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Nie na sprzedaż! Niepodległość! Zapraszam ostatniego z naszych prelegentów, Kamil Kisiel. Szczęść Boże! Jest to Adwina Nowego Średniowiecza. Chciałem tylko powiedzieć kilka słów, bo pokutuje taka idea, że monarchia jest bardzo nienowoczesna. Tak, że to są jakieś ciemne wieki, że to jest stara idea, ona tak nie pasuje do naszych czasów. Chciałbym tylko przypomnieć kilka faktów. Na przykład, że pierwszym zarzutem wobec monarchii jest to, że no, może trafić się nam zły król i on może rządzić bardzo długo. Średni wiek panowania monarchów wynosił wedle różnych wyliczeń od 10 do 12, niektórzy podają 20 lat. 20 lat, tak, 20 lat. Dla porównania, Angela Merkel w Niemczech rządziła 16 lat. Tyle samo zresztą, co Konrad Adenauer. Więc równie dobrze i w demokracji możemy czekać 20 lat na dobry rząd. Więc to nie jest żaden argument. Możemy poczekać na dobrego króla. Możemy przeczekać złego króla, możemy dostać dobrego króla, dokładnie jak w demokracji. W demokracji też możemy, czekamy też 40 lat już prawie na dobry rząd w naszej demokracji, jakoś co kolejny rząd to tylko jeszcze więcej krewi. Następnym argumentem jest to, że żyjemy w bardzo dynamicznych czasach. Bardzo niespokojnych. Sytuacja geopolityczna zmienia się dosłownie z tygodnia na tydzień. Tymczasem przeciętny czas procesowania jakiejś ustawy w demokracji to jest 3 miesiące. To jest ustrój, demokracja jest ustrojem, który będzie coraz bardziej anachroniczny. I dlatego takie reżimy jak Chiny czy Rosja dochodzą właśnie do władzy, ponieważ one bardziej elastycznie potrafią reagować na sytuację zmieniającą się w świecie. I to samo się dzieje także w Europie. W Europie ma rządzić nami kasta biurokratów z Unii Europejskiej, która będzie miała wyłączną władzę. Wszyscy inni mają tylko być podwykonawcami na poszczególnych terenach. Wszyscy sobie zdają sprawę z tego, że w obecnym świecie potrzebujemy jednego silnego ośrodka decyzyjnego w państwie. Ale jak ten ośrodek decyzyjny będzie wyglądał? Czy to będzie kasta biurokratów? Czy to będzie jakaś korporacyjna klika prezesów z Wall Street? Czy też to będzie monarcha? To jest wybór, który każdy sobie będzie musiał odpowiedzieć. Kogo woli? Ojca rodziny monarchę? Czy klikę służby mafioloży? Dziękuję. Dziękujemy. Ja tylko dodam tutaj do wypowiedzi kolegi a propos tutaj, jakie rządy nam proponuje masoneria i różne kliki. Przede wszystkim, jeśli spojrzymy na pracę Harariego czy Schwaba, to będzie to podział klasy na rasę panów i niewolników. Nie bądźmy niewolnikami. Rządy ustanówmy. Rządy króla, monarchię i rządźmy się we własnym kraju sami. Proszę Państwa, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze chciałem dodać, 8 października w niedzielę, czyli jutro, będzie organizowana procesja różańcowa w intencji Polski. Plan procesji zaczyna się rozpoczęciem mszy świętej o godzinie 12:30 w Katedrze Praskiej pod wezwaniem świętego Floriana Męczennika i świętego Michała Archanioła. Po mszy jest zbiórka przed katedrą. Procesja wychodzi o godzinie 14 w kierunku Starego Miasta i po przejściu mostu Śląsko-Dąbrowskiego procesja będzie szła ulicami Starego Miasta, również przy Katedrze Polowej, Archikatedrze Warszawskiej i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. Zakończenie planowane jest około godziny 17 na Placu Zamkowym. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w procesji.
Teraz jeszcze przejdziemy do kościoła sióstr wizytek. Tam odbędzie się msza trydencka o godzinie 18. Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa. Dziękujemy bardzo. No. Zgromadzenie uważam za zamknięte. Dziękuję. No i tak, proszę Państwa, kończy się dzisiejsze Święto Niepodległości w wydaniu Stowarzyszenia Suwerenistycznego, Towarzystwa Monarchicznego, czy odwrotnie, no generalnie tych środowisk, które pamiętają o tym, że Polska w 1918 roku odrodziła się jako królestwo. No, warto podkreślać, dlatego że to wcale nie było takie oczywiste, iż ktoś w osobie marszałka Piłsudskiego przejmie władzę i zaraz zostanie powołany jakiś rząd czy parlament. Oczywiście Rada Regencyjna miała za zadanie powołać tymczasowy rząd, ale przede wszystkim głównym zadaniem Rady Regencyjnej było odnalezienie przyszłego monarchy polskiego. Tak też było to zaznaczone w odezwie do narodu, że oto odradza się Królestwo Polskie, na którego czele stała Rada Regencyjna. I tutaj można domniemywać, dlaczego tak się fakty potoczyły, że Polska jednak została demokracją. Tu uczestnicy dzisiejszego zgromadzenia mówili, że no z jednej strony na pewno zapanował taki trend w Europie, że po upadku Austro-Węgier w ogóle Europa zaczęła się demokratyzować i pojawiły się pewne formy rządów, które były wtedy atrakcyjne, nowoczesne. Ludzie doszli do wniosku, że no wreszcie będą mieli sami władzę. Wówczas to też trendy socjalistyczne, a później komunistyczne brały górę i wypełniały serca i umysły ludzi, którzy wierzyli, że oto może nastąpić system rządów, kiedy to lud weźmie sprawy w swoje ręce. Ale jest też druga przyczyna, bowiem odrodzona Polska natychmiast musiała stawić czoła na wojnie przeciwko Niemcom, Rosjanom, Ukraińcom i musiała po prostu się bronić, a Polska odrodzona no, nie była państwem nie tylko skonsolidowanym, bo trzeba było ją najpierw powstrzymać z trzech zaborów i połączyć te wszystkie armie, ale przede wszystkim też była państwem, które no, miało zupełnie inne systemy miar, systemy dróg, łączności i to wszystko miał skonsolidować ktoś na szybko, żeby przygotować kraj właśnie do obrony. No i takim człowiekiem miał być marszałek Józef Piłsudski. Później okazało się, że no nie była to najlepsza decyzja, no ale już było za późno, bo w roku 1919 powstała tak zwana mała konstytucja, w której uchwalono, że Polska będzie jednak republiką demokratyczną, co ostatecznie zakończyło wszystkie spekulacje o poszukiwaniu monarchy na tron Polski, mimo że kandydaci, jak Państwo słyszeliście, byli. Także warto o tym pamiętać, że po pierwsze 11 listopada nie wydarzyło się nic szczególnego w naszej historii. Zakończyła się przede wszystkim pierwsza wojna światowa i to jest jedyna rzecz, która warta jest odnotowania tego dnia. Świętujemy ten dzień tylko dlatego, że historię piszą zwycięzcy i przed wojną, żeby uhonorować marszałka Piłsudskiego i oddać mu jakąś należytą cześć. Obóz sanacji postanowił, że właśnie ten dzień, kiedy on otrzymał władzę zwierzchnią od Rady Regencyjnej, będzie świętem niepodległości Polski. No ale ważniejsza tu z pewnością jest Deklaracja Niepodległości, która, jeszcze raz podkreślam, została wygłoszona przez Radę Regencyjną do Narodu Polskiego 7 października 1918 roku. Także to jest zasadny dzień, aby pamiętać o polskiej niepodległości. Zresztą sama data jest też o tyle fortunna, że mimo tego, iż dzisiaj tutaj, proszę Państwa, zmagaliśmy się z warunkami naturalnymi, bo padał deszcz, jest dosyć silny wiatr, to jednak temperatura, pogoda, warunki są o wiele lepsze niż te w listopadzie, co też pamiętam, będąc wielokrotnie na marszach niepodległości w Polsce. Niektórzy uczestnicy zwracali uwagę, że słabo nam to wyszło z tym Dniem Niepodległości, że właśnie w listopadzie, kiedy zimno, kiedy śnieg już czasem potrafi padać,
my, Polacy, świętujemy odrodzenie naszej Polski. Tutaj zresztą na dowód, że można lepiej wybrać, przytoczę jedną z ostatnich moich realizacji właśnie z tego samego miejsca, tu z Placu Zamkowego w Warszawie, gdzie swoją niepodległość świętowali Ukraińcy. No i to była zupełnie inna rocznica, gdzie można było organizować koncerty, bawić się, cieszyć się tą niepodległością. No pytanie prozaiczne, dlaczego akurat w Polsce, ale to dzisiaj pozostawiam bez odpowiedzi, to jest pytanie retoryczne, jakby nie tego dotyczy dzisiejsza realizacja, natomiast mam nadzieję, że dobrze się Państwo bawiliście oglądając ten materiał. Ja na wstępie zaznaczyłem, że ja podchodzę z coraz większym szacunkiem do ludzi, którzy upominają się o powrót monarchy na tron Polski, dlatego że zwróćcie sami Państwo uwagę na twarze, na oprawę, na styl wypowiedzi. To świadczy o tym, że jednak są to ludzie, którzy nie tylko pragną dobra Polski, ale wydaje mi się, że jednak to dobro Polski w jakimś stopniu lepiej rozumieją niż ogólnie pojęty naród, który, jak tu było powiedziane, nieraz potrafił przegłosować najgorsze możliwe projekty przeciwko mniejszościom różnym, kiedy stanowił większość. I tu no znów kolejna rzecz o demokracji, że mówi się mniejszości seksualne, mniejszości narodowe, mniejszości takie inne, a jednak to oni w demokracji nas terroryzują, nami zarządzają. Dlaczego? No bo oni de facto mają większość i to jest ta większość, o której chyba wspomniał tu Jacek Wilk, przemawiając, bo nie liczy się w tej demokracji większość głosów, większość narodu, większość środowisk. Liczy się, kto ma większy kapitał, kto ma większy dostęp do mediów, kto po prostu zarządza tą naszą demokracją i można nią tak po prostu dowolnie zarządzać, że jakby ludzie potrafią sami przeciwko sobie głosować, czego też dowodem są niektóre referenda prowadzone w Szwajcarii. To jest też kolejny punkt, który ja często podkreślam w dyskusjach z ludźmi popierającymi tak zwaną demokrację bezpośrednią, którzy mówią, to nie politycy powinni nami manipulować, decydować, to my powinniśmy w referendach. Więc proszę Państwa, moja opinia jest taka, że referenda dałyby dokładnie taki sam efekt, jak władza obecnie w Polsce, bowiem władza jest emanacją woli wyborców i referenda też by takie były. Jeśli władza, która aktualnie jest sprawowana przez Prawo i Sprawiedliwość, zarządziłaby, że lockdowny są dobre dla gospodarki i miała zapytać o to ludzi, a wcześniej poprzedziła to kampanią medialną i szeregiem jakichś dopłat, zachęt, tarczy i innych 500+, to jestem przekonany, że w referendum naród też by zagłosował za, co pokazuje, że właśnie większość nie zawsze ma rację. I tu jeszcze jeden aspekt, który warto przytoczyć przy okazji rozmowy o monarchii, że przecież właśnie dlatego powstała słynna zasada liberum veto, jakże wyszydzana i kompromitowana w szkolnictwie polskim, dlatego że jednym z osiągnięć Konstytucji 3 maja było między innymi zniesienie zasady liberum veto i to się przedstawia jako wielkie osiągnięcie polskiej demokracji. Tymczasem, proszę Państwa, liberum veto wprowadzono dlatego, że wierzono, no, że czasem to jednostka ma rację, a zbiorowość ulega pewnemu szałowi, amokowi, zaczadzeniu, różnym prądom, trendom, modom i łatwo taką zbiorowością manipulować. Za to postać Rejtana doskonale pokazuje, że właśnie jednostka, która ma prawo się sprzeciwić i jej głos zostanie wysłuchany, może czasem mieć rację. Także z tą refleksją zostawiam Państwa w tym jakże pięknym dniu, który warto świętować. Żałuję, że dzisiaj nie mam okazji, żeby skomentować inne wydarzenia, które ma miejsce na Bliskim Wschodzie, gdzie rzeczywiście tam trwa walka od porannych godzin poświęcona niepodległości innego narodu, no ale zostawmy to na po prostu inny czas. Zobaczymy, jak się rozwinie walka Palestyńczyków z Izraelem. Nie dziś okazja na to w tej realizacji, także tyle ode mnie. Na koniec jeszcze przypomnę tylko Państwu, że ponieważ teraz codziennie realizujemy jakieś materiały, codziennie są programy w emisji, to bardzo liczymy na Państwa wpłaty, na Państwa wsparcie, na to, że będziecie te materiały udostępniać, komentować, powielać, no i przede wszystkim, że odnajdziecie gdzieś w opisie
tego materiału lub u nas na stronie, numer konta, numer PayPal i wspomożecie naszą pracę jakąś darowizną, bo tu, no sami teraz widzicie, mediów za dużo nie było i można powiedzieć, że a cóż to za rocznica, ale ja uważam, że jest to dzisiaj taki jeden z elementów budowy troszkę innej, nowej Polski, o której warto rozmawiać, warto się zastanawiać, jaka mogłaby być, zamiast po prostu przyjmować do wiadomości, że tu jest jak jest i lepiej nie będzie. Także jeśli uważacie, że ta nasza misja ma sens i że warto pokazywać też wydarzenia takie jak dzisiaj, no to proszę, odnajdźcie ten numer naszego konta, bo tylko w Państwa interesie jest to, żeby ta nasza stacja funkcjonowała, działała i się rozwijała, dlatego że my pracujemy od 13 lat wyłącznie dla Polski, dla narodu polskiego, a nie dla żadnych korporacji czy innych środowisk politycznych. Tyle z Warszawy. Żegnam się z Państwem. Piotr Korczarowski. Do zobaczenia w kolejnych realizacjach na kanale Emisji TV.